witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z premierowym odcinkiem w nowym formacie na tym kanale. Po 5 latach stwierdziliśmy, że zrobimy wreszcie coś nowego, co wcale nie jest takie nowe w społeczności książkowej, ale będzie nowe u nas. Tak. Co Wy na to? Przychodzimy do Was z czymś, co nazywa się Book Talk, albo w ogóle Spill the Tea. Tea spill, book spill, whatever. Nie pijemy herbaty, fakt faktem, ale będziemy rozlewać herbatę. Ja mam wodę. I rozmawiać na tematy bieżące, które mogą się okazać w tej społeczności problematyczne, kontrowersyjne albo wymagające wyjaśnienia. Tutaj tematyka jest bardzo szeroka, po prostu będziemy sobie co jakiś czas podłapywać tematy, które są żywe właśnie w naszej książkowej, jakże chwalebnej społeczności i będziemy sobie o nich dyskutować, zachęcając również Was, żebyście brali udział w tej dyskusji, żeby ten dyskurs był jeszcze bardziej treściwy i szeroki. Tak, no bo może być tak, że my jakąś sprawę ominiemy, a Wam rzuci się w oczy i chcielibyście na przykład, żebyśmy się na ten temat wypowiedziały. Zresztą tak często bywało do tej pory głównie na live'ach, czy to na Instagramie, czy na YouTubie, a w gruncie rzeczy te pytania się później pojawiały, a my nie miałyśmy jakby serca odsyłać Was do live'ów, które trwały po półtorej albo dwóch godzin, żeby tam szukać, wiecie, tego jednego wątku. W związku z czym będziemy to po prostu umieszczać w tego typu filmach co jakiś czas, tak jak Marta powiedziała. I dzisiaj na tapet sobie bierzemy dwa tematy, dwa takie dosyć świeże tematy, czyli sprawę obcej Diany Gabaldon w nowym wydaniu i zmiany w kanonie lektur szkolnych, bo to są takie tematy dyskusyjne, o których myślę, że możemy sobie trochę pogadać. Zresztą, Mru, ale ja dzisiaj potrzebuję ręki, więc na razie siedź tam. No i nie przedłużając, po prostu lecimy z tematem, bierzemy najpierw na tapet sprawę obcej, cyklu Obce Diany Gabaldon, który sami wiecie, że przez długi czas był niedostępny, bo przez długi czas po prostu nie było do druku i te książki można było złapać gdzieś w księgarniach stacjonarnych albo w internecie, nie wiem, na Allegro, na OLX-ie i tak dalej. Głównie OLX-y i Vintedy, ale case z tą serią był taki, że ze względu na to, że od kilku lat nie było do druku, co też ja odczułam na własnej skórze, bo kiedy jakiś czas temu, już no naprawdę kilka lat wstecz, kompletowałam całą serię Obce, miałam duży problem ze znalezieniem tomu Uwięziona w Bursztynie, o ile się nie mylę. To był ten brązowy tom. I ja pamiętam, że jeszcze z Tobą jeździłyśmy i szukałyśmy, bo cały czas oczywiście nigdzie go nie było i była jedna, jedyna sztuka, gdzieś na drugim końcu miasta w M1, bardzo daleko to jest od nas, pojechałyśmy i była tam zniszczona, zakurzona strasznie, ale złapałam i byłam niesamowicie szczęśliwa. Tuż przed tym, zanim był ogłoszony oczywiście ten dodruk ze świata książki, te ceny całych zestawów na OLX czy na przykład Vinted sięgały na przykład 2, 2,5 tysiąca, 3 tysięcy za całą serię. Dla tych, co nie wiedzą, ile jest książek w serii? 2, 4, 6... 9. 9? 9. Ale teraz już aktualnie 9, czy będzie 9 tom? 10 będzie wychodził. Aha, okej. Okay. Więc przeliczcie to sobie. Ceny były po prostu zaporowe. Niekiedy jak ludzie sprzedawali pojedynczo, to sprzedawali je po 200, po 250, nawet i po 300 zł. Więc no wyobrażacie, jak to jest. Case z Vinted i OLX z książkami, które nie mają dodruków i są białymi kurkami, jest oczywisty. Jakby to jest stała praktyka, wiadomo. Książka znika z rynku, nie ma dodruku, pojawia się na Vinted. Ceny są takie, że idzie się popłakać niestety i to jest w jakiś sposób naturalne. Czy to jest spoko? Nie jest spoko, ale trzeba mieć świadomość tego, że tak niestety to działa. Tak, jak działają nawet antykwariaty. Ja pamiętam, jak lata temu chciałam kupić Wilka Stepowego Hermana Hesse i ta książka, no wtedy nie była dostępna, nie było żadnych dodruków, bo ona wyszła nakładem tej serii Gazety Wyborczej z klasykami. I ja faktem na targach któryś tam łódzkich na stoisku jednego z antykwariatów właśnie złapałam tę książkę i ona w ogóle kosztowała chyba 50 zł czy tam 70, a okładkowa była połowę niższa i miałam takie, no i generalnie ta książka wyglądała fatalnie, bo miała w ogóle obdartą taką obwolutę, była cała zakurzona, popisana i tak dalej. No wiecie, jak to działa z książkami w antykwariacie, więc stwierdziłam, że no nie, bez przesady. Zresztą oczywiście wszyscy też znamy dzienniki Sylwii Plath przed dodrukiem z marginesu. 150 zł za sztukę. Ja jeszcze ze starego wydania Pruszyńskiego dałam. Cyrk nocy, klasyk klasyków, książka nie do dostania, 150 minimalnie i to za różne, wiecie, stan faktyczny tej książki. Więc wiecie, jak to wygląda. No i oczywiście, kiedy poszło info, że ten świat książki będzie wreszcie robił ten dodruk nowej właśnie całej serii Diany Gabaldon z cyklu Obca, przygotowując się na to, że niedługo będzie kolejny tom, no to wszyscy się zachłysnęli i byli bardzo szczęśliwi, że wreszcie ten dodruk się pojawi. Aż do momentu, kiedy okazało się, że cena okładkowa za każdą z tych książek wynosi 100 zł, a w super przecenie, która trwa przez kilka dni, będzie można kupić za 70 zł, a aktualnie za 80. Ile? No i ludziom trochę szczeny opadły. Nam też. Nam też zresztą, bo no, bądźmy szczerzy, 100 zł cena okładkowa za książkę to jest chyba troszkę za dużo. Zwłaszcza, że to są książki w miękkich oprawach z tendencją do łamiących się grzbietu, bo to są jednak potężne tomiszcza. I kolejny fakt, z tym samym tłumaczeniem,
z tym samym składem, prawdopodobnie może z lepszą korektą, jeżeli rzeczywiście ta korekta została poczyniona. Tego jeszcze nie wiemy, no bo jeszcze nie mamy premiery, bo premiera będzie dopiero we wrześniu. Szukałam jakiejś książki, która jest podobna wymiarowo, ale nie ma żadnej takiej, żeby wam, w sensie, żeby była w miękkiej oprawie. W miękkiej oprawie gdybyś, niestety gdybyś miała książki Cassandry Clare, to by tak było. Tak. To tutaj jest jakby ten sam rodzaj oprawy. Jeżeli macie właśnie te najnowsze książki Clare z Maga, czyli na przykład, nie wiem, Królową Mroku i Powietrza, to właściwie obca wygląda tak samo, tak? To jest tego typu oprawa. No i co? Zrobiła się drama, generalnie rzecz ujmując. Ludziom się bardzo nie spodobały te ceny, bo były no bardzo kosmiczne, w porównaniu z tym, że przy poprzednim właśnie nakładzie, no te ceny były w granicach tam 49 zł 50. Oczywiście były rabaty i to dostępne wszędzie, i na Empiku, i na Świecie Książki, i na taniej książce. No ale okładkowa, wiecie, była jaka była. Okładkowa była jaka była. I w tym wypadku pojawiły się oskarżenia właśnie w kierunku Świata Książki, że widząc jaki jest hype na kupowanie tej serii i po ile te tomy schodzą na właśnie, wiecie, drugim obiegu na OLX-ie i na Vinted, no to oni że próbowali pozwolili sobie tak bardzo ceny podnieść. Tak, pozwolili tak sobie bardzo ceny podnieść. I mam tutaj właśnie screenshota komentarza Świata Książki, który odpowiada właśnie na zarzut, że to jest troszkę zniechęcająca cena serii, że to jest lekka przesada. I Świat Książki odpowiada tak: na ceny książki składa się wiele czynników, m.in. druk, przygotowanie do druku, dystrybucja, także prawa autorskie, które w przypadku serii obca są wysokie. Na ostateczną cenę wpływa także fakt, że druk książek będzie znacznie przyspieszony w stosunku do standardowej ścieżki. Z tego też powodu nie można porównywać cen książek do tych sprzed lat. W tym momencie czytelnicy mogą kupić kultowe książki Diany Gabaldon za niespełna 70 zł. A trzeba pamiętać, że to pozycje liczące nawet po 1000 stron. No i dobrze. Mnie to nie przekonuje. No mnie też nie. Mnie też nie, i mówimy to z perspektywy osób, które są zarówno czytelnikami, jak i autorkami, jak i osobami, które współpracują z wydawcami na różnych etapach tworzenia książki. Tak. Więc kto, jak nie my, mniej więcej ogarnia, jak wygląda sam proces tworzenia książki. I teraz tak, cała dyskusja w ogóle dotycząca tego, ile książki powinny kosztować, toczy się już od dłuższego czasu, bo był ten pomysł na wprowadzenie, prawda, tej stałej ceny książki, która uniemożliwi rabatowanie jej, tak, na dobrą tak, sprawę. Wtedy to był taki pomysł, żeby tam przez pierwszy rok po premierze książka nie mogła być rabatowana więcej niż 5 albo 10%, teraz już nie pamiętam, ale to był ten właśnie przedział. Tak, i głównie chodziło tutaj o ratowanie księgarni stacjonarnych, które bardzo mocno tracą, w sensie takich stacjonarnych, jak to się mówi, wolnostojących, które bardzo tracą jakby na walce z konkurencyjnymi księgarniami, Empik, właśnie jak Empik, jak Świat Książki, jak księgarnie internetowe, jak tego typu księgarnie w stylu, w sumie takie dyskonty bardziej, jak Bonito, jak mój Boże, Kiedyś Nieprzeczytane, i tak dalej, i tak dalej. I to był jeszcze pomysł przed pandemią, to była sprawa sprzed kilku lat, która gdzieś tam powraca co tak, jakiś czas. I to na pewno jest taka kwestia, która będzie do nas wracać bumerangiem i nad którą należy się zastanowić, bo faktycznie jest tak, że wydawnictwa generalnie zarabiają zbyt mało, żeby na przykład dobrze opłacać redaktorów czy korektorów. No i potem dostajemy różnego rodzaju fuszery, które są niesprawdzone, niepoprawione, albo no nie wiem, coś poszło do druku zupełnie nie tak i tak dalej, bo a, najzwyczajniej w świecie nie ma na to czasu, dwa, nie ma środków na to, żeby opłacać tyle osób, które mogłyby to rzeczywiście fachowo sprawdzić i poprawić, i zredagować. Zwłaszcza jeżeli mówimy o małych wydawnictwach, które naprawdę nie mają tych, wiecie, tych środków, bo już wiecie, troszkę inaczej ta sprawa wygląda, kiedy jest to na przykład wydawnictwo, które jest częścią większej filii. Więc nałóżmy, mieliśmy kiedyś Mundrive, który był częścią Otwartego, które było częścią Znaku, więc... No ale Mundrive tutaj... tak się zamknął, ale no to zdechło naturalnie, no nie, ale wiecie, o co chodzi, tak? Tak, natomiast jeżeli chodzi o Świat Książki, to umówmy się, to jest moloch. To jest moloch. I tu mam na myśli wydawnictwo, które jest częścią większej spółki, gdzie mamy zarówno wydawnictwo, jak i samą księgarnię wolnostojącą, sklep internetowy, dystrybucję i to wszystko tak na... Aha, no magazyny i tak naprawdę co najmniej kilka podwydawnictw jeszcze, które są spowinowacone ze Światem Książki, między innymi Fabrykę Słów, i to wszystko jest jedna tak naprawdę duża firma. To nie jest zresztą coś nietypowego dla naszego rynku, w tak, związku z czym... No, ja to jest o tyle ciekawe, że na przykład wy podejrzewam jako tacy niezainteresowani czytelnicy, którzy nigdy w to nie wchodzili głębiej, nie macie pojęcia, ile przez wasze ręce przewinęło się książek, które w jakiś sposób są powiązane ze Światem Książki. I to jest rzeczywiście fakt, że w tej kwestii akurat Świat Książki jako, wiecie, element większej firmy jest bardzo dużym molochem, więc tutaj
tutaj tak naprawdę jadąc po kolei po tym komentarzu, kiedy mówimy o druku, przygotowaniu do druku i o dystrybucji zwłaszcza, to tutaj jak dla mnie ten argument dystrybucyjny to jest największy strzał w kolano, bo te książki aktualnie, na dzień dzisiejszy są dostępne tylko na Świecie Książki. Mhm. Ich nie ma w Empiku, w taniej książce, etc. Więc hipotetycznie, jeżeli to jest jedna spółka, bo przecież Świat Książki ma swoje księgarnie i swoją sieć dystrybucyjną, to dlaczego oni uznają, że jakby, wiadomo, koszta oczywiście ponoszą, bo jednak oczywiście ktoś, no, trzeba ludziom zapłacić. Ktoś tak? musi tą ciężarówką pojechać, ktoś musi te książki rozłożyć, ktoś musi je zapakować, ktoś musi je wyłożyć na półki i potem je jeszcze polecać pracując w tej księgarni. Aczkolwiek to są zupełnie inne koszta, kiedy porównujemy na przykład małe wydawnictwo, które próbuje właśnie sprzedać swoje książki większemu dystrybutorowi, który sprzedaje do Empiku, do Taniej Książki, do Bonito, etc. i do na przykład do Świata Książki. Więc jakby widzicie, no to troszkę inaczej, kiedy ja z Anną mówię, słuchaj, moja książka musi być tu i tu, zawieź ją, my mamy wspólną firmę, więc jest git. A inaczej, kiedy przychodzi ktoś z ulicy i mówi, ja chcę moją książkę w księgarni. Tak, jest pośrednikiem. Mhm. Dokładnie, więc te koszty są zupełnie inne, więc w tym wypadku argument dystrybucyjny moim zdaniem jest najbardziej absurdalny. Ale idąc dalej, druk, przygotowanie do druku. Fakt jest taki, że w ostatnich latach słyszy się o tym, że cena papieru bardzo wzrosła. Tak. W właśnie rynku książkowym i że wydawcy i dystrybutorzy i księgarze też na tym cierpią, ponieważ jeżeli mamy droższy papier, no to wiadomo, cena książki jako produktu, jako jednostkowej książki musi wzrosnąć. To jest naturalne, żeby mieć właśnie środki na redakcję, korektę, prawa autorskie albo samego autora, jeżeli to jest książka. Skład, kupno, okładki i tak dalej. No właśnie, więc to jest zrozumiałe. Aczkolwiek, czy wydajecie, żeby to były aż takie koszta, żeby cena książki wywindowała o... Jeszcze raz tyle? Takiej książki jak ta, nie. Bo nie mówimy tutaj o książce, nie wiem, w twardej oprawie, mm-hmm. która ze zdobieniami. Jest ze zdobieniami, która jest, nie wiem, ma złocone brzegi, mm-hmm. albo na przykład to jest jakiś album, tak? Tak. Albo to jest książka naukowa, bo książki naukowe na przykład tyle kosztują. Mm-hmm. Pisane przez profesorów, doktorów, si. Książki, które są używane no, na studiach przez zarówno studentów, jak i wykładowców. Jasne, waszym argumentem może być to, że no dobra, no ale te książki są, one tyle kosztują i nikt się jakoś, jakby nikt nie krzyczy na ten temat. Pierwsza rzecz jest taka, trochę krzyczy, bo jeżeli się kręcicie w środowisku nawet okołonaukowym, to wiecie o tym, że jednak trochę się krzyczy na ten temat. Tak. Z drugiej strony, no nie możemy porównywać książki naukowej do beletrystyki, nawet tak popularnej i tak chętnie czytanej, mm-hmm. jak książki Diany Gabaldon. I tak popularnych, między innymi ze względu na serial, co tutaj zresztą zostało skrzętnie wypunktowane w tym komentarzu. Tak, a propos serialu, zastanawiam się, jakbyś miała powiedzieć, czy kojarzysz może inną serię, której prawa też mogą być cholernie drogie przez serial? Poczekaj, czy mam zacząć na przykład od, nie wiem, Gry o Tron? George R.R. Martina ostatnio. Wydawanej w twardej oprawie, w kilku oprawach, w okładkach filmowych, które też kosztują. Tak. Shadow and Bone, Leigh Bardugo ostatnio, które stało się ponownie wielkim hitem. Wiedźmin! Wiedźmin, który jest hitem na całym świecie od lat. I nikt tutaj chociaż nie... Chociaż tu przyznam, płaczę nad białym wydaniem Wiedźmina, które kosztowało 500 zł. Tak, to już wtedy ta, wiesz, tak. Ta cena całego zestawu, wiesz, no. za 500 zł, to był wydatek. No to było naprawdę. To był rzeczywiście wydatek na tyle, że jak sobie ktoś mógł na to pozwolić, no to był super samodzielny, naprawdę, szacun. No a tutaj licząc tak naprawdę, jeżeli chcesz sobie, nie wiem, iść do księgarni i kupić sobie cały komplet, to liczysz stówkę za każdą książkę od ceny okładkowej. No bo oczywiście w księgarni kupujesz po cenie okładkowej, chyba że są na miejscu jakieś niesamowite rabaty. No to musisz liczyć z kosztem do 1000 zł prawie, tak? Tak. Za 9 książek. Za 9 książek. No i jasne, kupujesz 9 książek i to grubych bardzo książek, ale no bez żadnych super ekstra rzeczy. Tak, ludzie w ogóle też komentowali, bo ja oczywiście skrzętnie przejrzałam sobie tutaj komentarze, które były w, wiecie, zostawione zarówno na fanpage'u Świata Książki, jak i głównie też na Instagramie. A propos tego, że ludzie kupowali jakieś 2 tygodnie temu, miesiąc temu, wydania jubileuszowe w twardych oprawach po angielsku z autografem Gabaldon. Za stówkę. Ba, co mi jeszcze przychodzi do głowy? Opowieść podręcznej Margaret Atwood. Mm-hmm. No nikt nie wydaje opowieści podręcznej Margaret Atwood za tyle pieniędzy. No. I tak pewnie moglibyśmy wymieniać kolejne książki, które zostały zekranizowane, które mają kilka, nie wiem, sezonów serialu. Duna Franka Herberta, która, co chciałabym jest bardzo powiedzieć... Jest pięknie wydana. Czy ty masz tę Dunę? Nie mam. Nie masz jej. Nie mam. Która jest wydawana przez Rebis w polskim wydaniu z autorskimi ilustracjami, które no, trzeba wykupić, tak. za które trzeba zapłacić. Które mają jakby złoconą, twardą oprawę wewnątrz, które mają obwolutę, które mają na te ilustracje w środku bardzo drogi papier i tak dalej, i tak dalej. No, te książki nie kosztują tyle, ile kosztuje Diana Gabaldon. Si. No i zostaje jeszcze kwestia korekcji, redakty i tłumaczenia.
Korekcji redakty. Korekcji redakty. Redakcji korekty. Poszło info, że to jest to samo tłumaczenie, więc co oni chcą tłumaczyć i co chcą poprawiać? Ten tekst jest już przygotowany od 40 lat na pulpicie redaktorów Świata Książki prawdopodobnie. Wystarczy go wysłać po raz kolejny do drukarni i nic się z tym nie dzieje. Mnie to zastanawia, oni legit się przyznali w którymś komentarzu czy na story, że to jest to samo tłumaczenie. Nawet jeżeli tam była... Oprawa jest ta sama. Nawet jeżeli była korekta, no nie? No to jest tylko korekta, to nie jest cała redakcja. No. I tłumaczenie od początku przede wszystkim, a tłumaczenie potrafi być cholernie drogie. Zwłaszcza tak długich książek. No tak, no... to nie. Ja nie wiem, naprawdę. Honestly, jako czytelnik i osoba, która odrobinę zna rynek, nie potrafię znaleźć innego powodu dla takiej ceny, niż świadomość tego, po ile one chodzą na OLX-ie. I wiesz, takiego... no wiemy, po ile wy jesteście w stanie te książki kupić. To my damy taką cenę, że ten hajs pójdzie do nas. Na razie to wygląda bardzo krzywo. Jeżeli te książki będą dystrybuowane szerzej i będą jakby i tak przeceniane, dostępne na wiecznej przecenie tak zwanej, bo jestem prawie pewna, że na świecie książki w sklepie internetowym one będą na wiecznej przecenie. Która i tak sięga tylko 80 zł, to jest 20%. No to odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Tak, jak to wygląda. Tak. Wygląda absolutnie fatalnie, pod względem wizerunkowym szczególnie wypada Świat Książki w tym momencie, ale no to już jest jakby... Tak, w ogóle pozdrawiam osobę, która robi Instagrama Świata Książki, bo te kilka odpowiedzi było tak niemiłych, że mój wewnętrzny marketingowiec, prawie magister marketingu, miał takie ojoj, nie pozdrawiam, to nie jest dobry sposób na, wiecie, gaszenie pożaru i robienie damage control w przypadku, kiedy wyszło tak, jak nie, tak a nie inaczej, więc generalnie, no tak to wygląda. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej samej całej sprawie, czy jednak mimo wszystko porwiecie się na zakup jakże promocyjnej cenie właśnie serii Obca Diany Gabaldon i jak wy się na to wszystko zapatrujecie. A tymczasem my przechodzimy do kolejnego tematu. Tak, myślę, że ten pójdzie nam o wiele szybciej. Tutaj tak. Krótka sprawa. Wygląda to tak, że już jakiś czas temu omawiałyśmy wszystkie wasze pytania albo problemy dotyczące kanonu lektur i w ogóle lektur w szkołach na różnym etapie. Mamy o tym strasznie długi film na kanale, więc... On się wam strasznie spodobał w ogóle, za co mega dziękujemy. Fajnie, że gdzieś tam ten film się odbił i braliście udział w dyskusji. Tak, w związku z czym to, co będziemy mówić tutaj, jest no niejako uzupełnieniem do tego wywodu, który mamy tam. Mhm. Także jeżeli go nie widzieliście, to lećcie tam, żeby najpierw ogarnąć mniej więcej nasze zdanie na temat kanonu lektur i tego, jak to wygląda. A my się odniesiemy stricte do tego, co się dzieje aktualnie, bo zostały zatwierdzone dawno właśnie... przez Ministerstwo Edukacji i Nauki no nowe po prostu w sensie nowe zmiany w kanonie lektur i ja się tutaj będę posiłkować takim zestawieniem na stronie lustrobiblioteki.pl, bo jest to wszystko tutaj ładnie wypunktowane, w miarę czytelnie i będzie mi najłatwiej się właśnie orientować konkretnie w tytułach. Zostawimy wam linkacza do tej strony w opisie. Tak, no i słuchajcie, dlaczego jakby zmiany w kanonie lektur zachodzą niemalże rok rocznie, a jeżeli nie rok rocznie, to co kilka lat. I teraz dlaczego zajmujemy się tą zmianą, a nie jakąkolwiek inną zmianą. No, dlatego, że te zmiany, które zaszły w tym momencie, wychodzą trochę poza to wszystko, co działo się z kanonem lektur do tej pory. To znaczy, otrzymaliśmy w tym nowym zestawieniu utwory, które... ja nie wiem, po co tam są, poza... celami stricte... indoktrynacyjnymi. Nie, indoktrynacja to jest bardzo brzydkie słowo, nie używamy słowa okej, dobrze. Tylko ja miałam ładne słowo, ale już mnie wybiła z rytmu. Przepraszam. Mam tutaj na myśli cele kształcenia obyczajowości i światopoglądu, które, jasne, do pewnego stopnia powinny być jakby brane pod uwagę w kształceniu młodych ludzi. Mhm. Tak, kształtujemy światopogląd młodych ludzi w szkole, ale nie w tym, nie w ten sposób. To znaczy, żeby wam... Na przykład. Dlaczego to się obróciło? Dobrze, jest mój telefon, przepraszam. Słuchajcie, generalnie sprawa wygląda tak, że o co wy się najczęściej kłócicie i o co, co was najbardziej... i mnie osobiście też rusza w tym zestawieniu, no to jest to, że między innymi wypadło z kanonu lektur Stowarzyszenie Umarłych Poetów. I to jest osobiście taka książka, która mnie ominęła. Ja jej w ogóle nigdy w życiu nie czytałam. Mm-hmm. Natomiast zdaję sobie sprawę, że ona też nie jest jakoś super dobra, bo to jest książka napisana na podstawie filmu, a nie odwrotnie. Ale wiem, że dla wielu młodych osób ona była bardzo ważna na pewnym etapie kształcenia. I osoby, które się z nią zetknęły, nawet ze świadomością tego, że ona może nie jest jakaś super ekstra, wiele z niej wyciągały, bo to była taka książka, która
stała w kontrze do wielu innych utworów stricte na przykład historyczno-literackich, które poznajemy w szkole. Wypadły z branżowej szkoły pierwszego stopnia wiersze Marcina Świetlickiego. Tutaj się nie wypowiem, bo nie wiem tak naprawdę, jak wygląda plan kształcenia branżowej szkoły pierwszego stopnia, przyznaję tutaj szczerze i tak, bez bicia. Nie mam pojęcia na ten temat, więc no nie będę mówić głupot. Jako osoba, która Świetlickiego czytała na studiach i przyznam szczerze, że nie jestem jakąś super ekstra wielką fanką w ogóle poezji tego okresu, no, to trochę szkoda, bo Świetlicki jest takim firmowym poetą XXI-wiecznym, polskim, po czasach transformacji, poetą no, też współczesnym. W związku z czym no, trochę szkoda i widzę, że one chyba też wypadły z programu licealnego, liceum ogólnokształcącego i technikum z zakresu podstawowego, z tego co widzę. Czyli był na podstawie wtedy. Wypadł Parandowski z branżowej szkoły drugiego stopnia i wypadły też między innymi, Za zawodę szczęście Munka na przykład, jako film wypadł z programu lektury takich, można powiedzieć, dzieł kultury. To ja się zastanawiam, czym został zastąpiony Parandowski w tym wypadku? Ale wiesz, to jest szkoła branżowa drugiego stopnia, więc ja nie jestem pewna też, jak to okay, wygląda. Okej, okay, I see. Natomiast, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to są zmiany, które zostały wprowadzone wśród tych lektur dla najmłodszych, czyli w klasach 1-3, 4-6 i 7-8. 7-8. Mamy 8 klas też w podstawówce. My zostaje go systemu jeszcze, także wiecie. Boże, to prawie jak z PRL-u. Tak. Dobrze, słuchajcie. Wiem, że na pewno wiele osób się ucieszy, bo też o tym między innymi pisała Kasia z... Z wiersza popkulturalnego. Za wiele rzeczy chcę powiedzieć w tym momencie, żeby ten film nie trwał 40 lat. Gotujecie się. Oto jest Kasia. I to jest w ogóle fatalna książka. I dobrze, że ona już jest. Tak, z tego w ogóle się dużo osób cieszy, że ta książka wypadła. Ze względu właśnie na po prostu przesłanie i takie, można powiedzieć, wiecie, myśli, które trochę mieszają w głowach jednak młodzieży, bo jednak wiecie, tutaj kwestie jakichś tam takich rodzinnych spraw i tego, jak właśnie to między rodzeństwem wynika tego odrzucenia. Ona jest toksyczna, lesbijna. Ona jest toksyczna, ja to chciałam ładnie powiedzieć, ale Anna powiedziała, że jest toksyczna. No jest po prostu i wiele osób się z tego cieszy, między innymi Kasia i parę innych jeszcze osób, które gdzieś tam w tej strefie kulturowo-książkowej też się kręcą, stwierdził, że to jest dobra decyzja, więc akurat to spoko, że to się wydarzyło, no nie? At least. Tak, słuchajcie. Szkoła podstawowa klasy 1-3, dodajemy sobie tutaj między innymi Piotra Kordiasza, Lolek opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły we fragmentach. W klasach 1-3, tak, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Klasy 4-6. Mamy tutaj w ogóle zwiadowców Johna Flanagana. Wydaje mi się, że to... To jest spoko decyzja. Tutaj też słyszałam, że dużo osób się cieszy, że to jest taka spoko książka właśnie, zwłaszcza tego przedziału wiekowego, no tak, nie? Tak, tak. Z jakiegoś powodu mamy też Jacka Podsiadło dodanego, ale okej. Mamy dalej klasy 7-8. No i tutaj mamy zarówno Nie lękajcie się rozmowy z Janem Pawłem II, jak i Placówka Zemsta, Bolesława Prusa, nie wiadomo po co to tam jest, tak samo jak Prus? Sąd Orzesa. W czwartej klasie? Nie no, w siódmej, ósmej. Siódmej, ósmej, okej. Ale po co? Nie wiem, tak nie samo wiem. Jak Sąd Ozyrysa Henryka Sienkiewicza, który z nami, też nie wiem po co to tam jest, prawdę powiedziawszy, tak samo jak zupełnie... Nie rozumiem, co tutaj robi Nicholas Sparks i jesienna Nicholas noc? Sparks w kanonie lektur to jest jakiś mem. To znaczy, jak wiesz, każda książka, obojętnie czy uzupełniająca, czy podstawowa, szczególnie uzupełniająca, ma ci pokazywać no coś dodatkowo, nie? Tak, rozszerzyć twoją wiedzę, albo podejście, albo pogląd. Nicholas Sparks? Okay. Miley Cyrus? Słuchajcie, nawet jeżeli lubicie książki Nicholasa Sparksa, okej, ja też je czytałam. Kto nie czytał, niech pierwszy rzuci kamieniem. I spoko. Jeżeli lubicie Nicholasa Sparksa, to w porządku. Natomiast przyznajcie tak przed samym sobą, czy to są książki, które na dobrą sprawę mają sens w szkole podstawowej? Albo w ogóle kiedykolwiek w kanonie lektur? Nie. Dobrze, dalej. Lecimy do zakładki z liceum ogólnokształcącym i technikum. No i mamy tutaj dodanych do zakresu podstawowego, bo do tej pory tego nie było w zakresie podstawowym. Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego. Jeżeli dalej mamy przedwiośnie i syzyfowe prace w zakresie podstawowym... To ja współczuję licealistom. W sensie ja czytałam wszystko z tego, w sensie poza syzyfowymi pracami. No. I ludzi bezdomnych i przedwiośnie. Ja bardzo ludzi bezdomnych lubię. Wiesz, właśnie rozszerzenie też.
po co? Ale po co? Nie rozumiem. Mamy Zagajewskiego, akurat tutaj fajnie. Mamy na przykład jeszcze opowiadania jej Waszkiewicza w zakresie podstawowym. To akurat popieram. To jest fajny pomysł. I podobnie Drużynę Pierścienia Tolkiena. I to też jest fajne. Okej, okay, w porządku. To brzmi dobrze. Natomiast no, mamy tutaj Lubieniecką Baraniak, gdy brat staje się katem. Mamy kolejne utwory Jana Pawła II, czyli Przekroczyć próg nadziei, Tryptyk rzymski, Pamięć i tożsamość, Przed sklepem jubilera, Stefana Wyszyńskiego i Zapiski więzienne, a także Zuchniewicza, Ojca wolnych ludzi, Opowieść o prymasie Wyszyńskim. Wszystko to na poziomie rozszerzonym. No i dalej mamy, czy coś ciekawego jeszcze mamy, takiego, czego można się uczepić i na to pokrzyczeć. No Karla Jaspersa w ogóle mamy jako, tu jest ładnie to napisane, jako teksty polecane do samokształcenia. Nie wiem dokładnie, jak to interpretować w tym przypadku. Możliwe, że to są te teksty, które, wiesz, nauczyciel może ci powiedzieć, ej, przeczytajcie to, jak wam się będzie nudziło. Jeżeli bardziej ogarniacie ten zapis, to dajcie mi znać. I teraz, w czym jest rzecz? Mnie, jako osobie, która jest zdania, że nauka powinna być świecka, nie podoba się, że na zajęciach z języka polskiego wjeżdżamy z utworami, które są stricte światopoglądowe. Aha. I jasne, możecie powiedzieć, że ideologia chrześcijańska do pewnego stopnia, taka na bardzo podstawowym poziomie, to jest bardzo ładna ideologia. O tym, żeby szanować ludzi, między innymi. Kochaj bliźniego swego. Jasne, i bardzo wiele religii się na tym opiera zresztą. Natomiast, czy naprawdę potrzebujemy tutaj opowieści o Wyszyńskim i o Wojtyle? Czy to są jedyne postacie historyczne, o których warto mówić i których mamy sylwetki czytać? Zwłaszcza od tak... Ma jakby od takiego wieku, od podstawówki. Od podstawówki. Jakby co w takim razie z dziećmi, które nie chodzą na religię, załóżmy, bo są wypisane jakby... No one nie są w ogóle brane pod uwagę. Tak, wiesz, bo rodzice stwierdzają, że nie chcą, żeby ich dziecko uczęszczało na religię, no i też późniejsze dzieci, które stwierdzają, mamo, tato, ciociu, babciu, nie chcę chodzić na religię, bo się z tym nie utożsamiam. To co z takimi dzieciakami w tym wypadku, jeżeli to jest podstawa i też element rozszerzenia, prawda? Nie wiem. Nie wiem co, uważam, że, no, że jest to po prostu szalenie wykluczające dla wielu osób, szczególnie w świecie, w którym no, żyjemy tak naprawdę multikulturowo i multireligijnie. I jasne, w Polsce to nie jest może tak szerokie jak w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, ale mimo wszystko takie osoby są i nawet nie mam tutaj na myśli osób z, no nie wiem, pochodzenia no, zupełnie niepolskiego, tak? Których tak, tak. Rodzice, nie wiem, przybywają tutaj z dalekich stron, czy z Dalekiego Wschodu, czy z, nie wiem, z Australii, czy gdziekolwiek, skądkolwiek. To nie ma znaczenia w tym wypadku. Nie podoba mi się to i wiem, że wielu osobom, no wielu z was też się to nie podoba, bo nie wydaje mi się to fair, nie wydaje mi się to potrzebne, jako też osobie, która no koniec końców ten dyplom z filologii polskiej ma i miała do czynienia z programem nauczania i generalnie uczyła się o nauczaniu i uczyła się o kanonie i zna ten kanon trochę lepiej niż taki przeciętny uczeń po liceum. No jestem zdania, że te teksty literacko nic nie wnoszą, a język polski ma być przede wszystkim o historii literatury, o historii sztuki, o historii kultury polskiej. O tym wszystkim mówimy w tym poprzednim filmie, więc tak, tak bardzo skracam w tym momencie. Nie chciałabym, żeby ktoś teraz moich słów tak interpretował bez tego, bez tej podstawki w postaci tego poprzedniego naszego filmu. W związku z czym, no ja jeszcze raz was bardzo zachęcę do tego, żebyście jednak mimo wszystko, nawet w ramach jakiegoś tam podcastu posłuchali tego, co tak, my tam mówimy. Masochistycznie, bo to jest długi film. Ja w ogóle postaram się zrobić tam timecody, bo mamy już dostęp do rozdziałów, więc ja postaram się, zanim ten film się pojawi, ten, który właśnie oglądacie, żeby tam były wszystkie pytania zaznaczone i tam będziecie mieli, wiecie, wszystko jasno, czarno na białym, gdzie o czym mówimy, no nie? Tak, no i no, tak jak mówię, no nie wydaje mi się to sprawiedliwe, nie wydaje mi się to sensowne, nie wydaje mi się potrzebne i nie widzę tutaj nic innego poza jakiegoś pewnego rodzaju, tutaj ulubione słowo, które się pojawia w dyskursie, szczególnie osób pochodzących z partii rządzącej, mam na myśli tutaj słowo ideologia, jeżeli możemy mówić o ideologii ekologii, whatever that means. Możemy też mówić o ideologii chrześcijańskiej, haha. Czy też, nie wiem, ideologii katolickiej nawet bardziej w tym przypadku.
Nie, słuchajcie, to jest brzydkie słowo. Ja tego używam jakby tutaj bardzo sarkastycznie i ironicznie. Tak, tak, tak. Nie widzę innego powodu, na którego to jest. No niestety, no tutaj, no, wiesz, nie trzeba wiele tak naprawdę prowadzić długiego rozmyślania, żeby dojść do tego, że to jakby nie jest kwestia podyktowana stricte dobrem młodzieży i ich rozwojem. Bądźmy szczerzy, no jakby to nie są jakby teksty... To nie wpływa na jakość kształcenia języka polskiego. Dokładnie, jakby czy coś tam dodaje, nie powiedziałabym, bo jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to najzwyczajniej w świecie chodzi na religię. Znaczy tak, jeżeli te utwory byłyby analizowane na lekcjach religii dla tych osób, które są religijne, które tak chcą się o tym uczyć, które, no nie wiem, czują, że to ich w jakiś tam sposób rozwija, mm-hmm, no to oczywiście, że tak, na lekcji religii jest właśnie na to miejsce, jeżeli już w ogóle możemy mówić o tym, że religia jest potrzebna w szkole, bo to jest w ogóle jeszcze inny temat, no nie? Ale wiesz, to też nie ale jest jeżeli tak, ta religia już jest, tak, to te teksty powinny znaleźć się tam, a tak, nie tu. Absolutnie, zwłaszcza, że w kontekście tych tekstów, one są dosyć nowe, tak? No to nie jest, wiecie, sprzed 300, 400, 500 lat. To nie są teksty, które też są bardzo, wiecie, zakorzenione w naszej obecnej kulturze. To nie jest tak, jak na przykład, wiecie, w przypadku, załóżmy, wiecie, starych utworów romantycznych Bóg miał duże znaczenie dla bohaterów, no nie? Albo właśnie jeszcze wcześniejszych, gdzie na przykład, wiecie, kiedy omawiacie twórczość średniowieczną, no nie? Tam rzeczywiście religia i Bóg miały bardzo duże znaczenie. I to było istotne. Czy nazwalibyśmy społeczeństwo XXI wieku, wiecie, tak względem literackim, jakoś, wiecie, czy religia jest głównym nurtem? Ale wiesz, to nie ma znaczenia, ale to nie ma żadnego znaczenia. Absolutnie nie. Ale wiesz, dla wielu osób tak może być. Będziesz, wiesz, znajdziesz masę ludzi, którzy powiedzą, tak, Bóg jest dla mnie ważny, religia jest dla mnie ważna i okej, wszystko super, ekstra, no, nie? Czad, dla mnie spoko. Chodzi tutaj o to, że pod względem tego, co ma robić język polski, tego, co ma robić kanon i tego, co ty masz wynosić z tych lekcji, to ci niczego nie wprowadza. Niczego nie wprowadza. I to nie ma znaczenia, że to jest tekst chrześcijański, czy tam katolicki, czy cokolwiek, tak? Mm-hmm. Albo o takim zabarwieniu, albo dotyczący osób, które reprezentują Kościół. Tak. To nie o to chodzi. Bo równie dobrze moglibyśmy czytać, nie wiem, sylwetki o Mahomecie, na dobrą sprawę. I tak, okej, nie? Wszystko fajnie. Tylko pytanie, czy to ma jakość literacką, to raz. Czy ma jakąś jakość, jeżeli chodzi o przedstawienie tego, jak wygląda literatura współczesna. Bo nie musimy czytać tylko i wyłącznie staroci, mówimy o tym bardzo wyraźnie w tym poprzednim filmie. Tak, tak, tak. Jasne, no to jest trochę inny przedział tego, co ma Polski robić a propos historii literatury, a literatury współczesnej. Ale jeżeli już chcemy przedstawiać literaturę współczesną młodemu czytelnikowi, czego się robi, w ogóle młodemu człowiekowi, nie tylko czytelnikowi, czego się robi mało w szkole, niestety, o tym też mówimy, to nie jest najlepszy pomysł, to nie? Jest najgorszy pomysł, jaki można po prostu wymyślić. Bo wyjdzie na to, że słuchajcie, no literatura polska współczesna jest generalnie o Kościele. Tak. I o niczym poza tym. I tak naprawdę literatura współczesna się skończyła, kiedy Karol Wojtyła zmarł. I niestety, prawda jest też taka, że osoby, które te zmiany wprowadzają i zatwierdzają, nawet nie kryją się z tym, o co im chodzi. I to jest tym wszystkim najgorsze. I wydaje mi się, że to zdanie jest najlepszą kropką do tego filmu, jaka może być. Tak. Czy ty chcesz coś jeszcze dodać? Nie. Myślę, że zostało powiedziane wszystko, więc jakby płynnie od rage'u na wydawcę przyszłyśmy do rage'u na naszych szanownych ministrów i innych tam ludzi, którzy siedzą nad tym kanonem lektu i ustawiają te klocuszki tak, żeby im to pasowało, a nie społeczeństwu. Więc to by było na tyle. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Zarówno o kanonie lektu, jak i już wcześniej o sprawie świata książki. Jeżeli jest jakiś temat, który by was interesował, żebyśmy się w niego zagłębiły i o nim sobie pogadały w następnym BookTalku, no to oczywiście też dawajcie znać w komentarzach, będziemy bardzo wdzięczne i bardzo chętnie pogadamy o tematach, które również was i proszę nie wyciągać interesują naszych słów z kontekstu. Tak, i link do filmu o lekturach będzie w opisie, tak samo jak link do strony, z której Anna brała wszystkie zmiany w kanonie lektur. Więc to było na tyle, do zobaczenia następnym razem. Pa!